ruszyła budowa ścieżki rowerowej i remont drogi przy ulicy Działkowców we Wrześni. Inwestycja, która warta jest 2 300 000 zł, ma potrwać do końca wakacji. Gmina pod koniec kwietnia tego roku podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ulicy Działkowców we Wrześni. W ramach zadania przewidziana jest wykonanie nowej nawierzchni poprzez wykonanie tzw. nakładki asfaltowej. Dokumentacja projektowa w miejscu skrzyżowania ulicy Działkowców z ulicą Leśną przewiduje wykonanie skrzyżowania typu rondo. W ramach zadania wykonana ma zostać nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Ma zostać wykonane uzupełnienie oświetlenia drogowego. Przebudowie poddane zostaną istniejące chodniki. Ponadto wykonane zostaną inne obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu, takie jak oświetlenie przejść dla pieszych, czy też azyle dla pieszych. Ścieżka, która powstanie na Działkowców, ma docelowo połączyć dla rowerów zachodni i wschodni kraniec Wrześni. Dojeżdżając do ronda przy ulicy Wrocławskiej mamy połączenie ze ścieżką pieszo-rowerową, która przebiega wzdłuż ulicy Wrocławskiej. Ponadto zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy gminą oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w najbliższym czasie ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa Września-Gonice, która będzie, że tak powiem, zaczynała swój początek również na rondzie przy ulicy Wrocławskiej. Niestety trwający remont spowoduje utrudnienia w poruszaniu się tą drogą. Dlatego kierowcy mogą się już niebawem spodziewać kłopotów z przejazdem.